Kazik Górski zadzwonił, czy ja nie chcę być trenerem reprezentacji. Muszę porozmawiać z profesorem Erligą. On wiedział już, że ja jestem. No to mówi, to przyjść o tej godzinie tam do kliniki i do Zabrze. No pojechałem później. Ja mówię tak, panie profesorze, niech mi pan powie, czy ja po zawale serca mogę jeszcze dalej pracować? Na razie nic nie podpisuj, bo to nie ma sensu. No tak było. No ale jak przyszedłem po tych badaniach już, bo badania, no, i mówi tak, że masz szczęście, ty masz chyba fart, mówi tak do mnie Religa. Możesz pracować. Zagrałem 24 czy 5 spotkań. Były mistrzostwa Europy. Podział grup i tak dalej. Miałem takich przeciwników jak Francja, bardzo dobry zespół. Rumunia, w owym czasie bardzo dobry zespół. My, Izrael, Słowacja i Azerbejdżan. I dwa zespoły tylko wchodziły dalej. W Polsce nie było w owym czasie, a to były lata 94 i 95. Nie było żadnego odpowiedniego boiska do tego, żeby rozegrać taki mecz reprezentacyjny. W Warszawie nic nie było. Śląski był w remoncie. To jedyny klub i jedyne boisko to było boisko Górnika Zabrze. Pozostałe się nie liczyły. No i graliśmy w Zabrzu i Francuzi grali dobry futbol, myśmy też grali dobry futbol, ale niestety tylko był dobry futbol. 0-0. Później następny mecz we Francji, rewanż. Tam prowadzimy 1-0 we Francji. Na bodajże 4 minuty przed końcem Francuzi doprowadzili do remisu i znowu remis. No i tak, żeśmy się nie zakwalifikowali byliśmy na trzecim miejscu.